modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa do Lublina jest jednym z największych projektów w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Mówię tutaj globalnie jako cały Krajowy Program Kolejowy, który ma budżet w wysokości 67 miliardów złotych. To też największa inwestycja w modernizację linii kolejowej w województwie lubelskim, która w ramach Krajowego Programu Kolejowego będzie realizowana. To, co się dzisiaj robi na magistrali numer 7 i krótka perspektywa czasowa, kiedy będziemy mogli w 90 minut dojechać kolejami szybkich prędkości, można powiedzieć, jak na warunki polskie, do dworca centralnego Warszawy, to jest otwarcie komunikacyjne Lubelszczyzny, nie tylko na Warszawę, ale na świat w ogóle, więc ma to przełomowe znaczenie. No, te prace doszły, jak widzimy, już do samego Lublina i do dworca kolejowego w Lublinie. Siłą rzeczy wiąże się to z jakimiś utrudnieniami, bo trzeba zreorganizować cały ten ruch tutaj na dworcu i wokół dworca i dojście podróżnych do poszczególnych peronów. Wyłączone są, jak wiemy, niektóre perony z użytku przez ten czas modernizacji czy przejście podziemne. No ale to wszystko dlatego, że w krótkiej perspektywie chcemy, ażeby dworzec w Lublinie był bardzo nowoczesny i taki będzie, żeby perony były bardzo nowoczesne i niezwykle bezpieczne i takie będą, i żeby można było wsiąść z tego peronu i dojechać w 90 minut do Warszawy. Robimy na torach i na stacji. To przebudowujemy kilka ważnych obiektów na terenie miasta. Przede wszystkim ulica Diamentowa, tu gdzie już trwają prace i jest jeden pas zamknięty. Ulica Męczenników Majdanka, most na rzece Czerniejówce, gdzie jest droga rowerowa i most nad Bystrzycą, i również droga, która tam jest, również będzie czasowo zamykana. Od 1 marca zostanie uruchomiony peron tymczasowy 4 nad ulicą Kulickiego. Bezpieczne dojście do tego peronu będzie przy ulicy Pocztowej i przy ulicy Kunickiego.